Wszyscy ludzie prezesa Janina Paradowska. Prawo i sprawiedliwość jest dziś niewątpliwie partią najlepiej zorganizowaną, najbardziej nowoczesną w swej formule działania. Ma też armię najbardziej energicznych sympatyków, publicystów i blogerów. Front jest ideowo zwarty, ale organizacyjnie jest mocno zróżnicowany, tak aby powstało wrażenie, że wiele środowisk popiera pis spontanicznie z różnych pozycji i motywacji. Jest więc namiot Solidarnych 2010, gdzie zatroskana stanem państwa profesora wygłasza wykłady dla przechodniów, ale jest też szpica, czyli prezes i jego ludzie. Jeżeli jadą w teren, to całą zwartą grupą. Pięćdziesięciu posłów i senatorów jednego dnia odwiedza województwo czy powiat. Jeśli będzie trzeba, to do lokali wyborczych aby nie sfałszowano najbliższych wyborów, partia jest gotowa rzucić 25 tysięcy aktywistów, którzy spędzą tam i całą noc, jeśli platforma będzie się upierać przy dwóch dniach głosowania. Znajdzie się kilkaset osób do rozmowy prezesa Kaczyńskiego z młodymi, szykowany jest taki kongres. Ma to robić wrażenie wielkich przedsięwzięć i wielkich liczb. Z okazji pięciodniowej konferencji Polska Wielki Projekt znów głośno było o Instytucie Sobieskiego, który te obrady siedmiuset osób ze sfery nauki i kultury zorganizował. Sam Instytut Sobieskiego, chociaż formalnie nie jest związany z pis, stanowi jego bardzo ważną przybudówkę. Trzeba zresztą przyznać, że w środowiskach prawicowych tworzenie tego typu zaplecza intelektualnego ma sporą tradycję. Jeszcze Wiesław Walędziak i Kazimierz Marcinkiewicz utworzyli Instytut Środkowo-Europejski, którego idea nie okazała się trwała. Drogi polityków dawno się rozeszły. Ale Instytut Sobieskiego, w którym ważną rolę odgrywają ludzie związani właśnie z Marcinkiewiczem, wszak jego szefem jest Paweł Szałamacha, który robił karierę w rządzie Marcinkiewicza,